Trener mentalny przez wielu nazywany profesorem szorstkiej rzeczywistości oraz człowiek, który odmienił życie wielu ludziom. Wyróżnia go bardzo duża bezpośredniość oraz to, że w dosadny sposób przekazuje swoją wiedzę. Na co dzień pracuje ze sportowcami oraz przedsiębiorcami i pomaga im zwiększać ich skuteczność. Przed Wami Rafał Mazur, a to jego 10 zasad. Po przesłuchaniu pamiętajcie o działaniu, no i przechodzimy do samej treści. Coś tam się dzieje w naszym życiu. Na niektóre rzeczy mamy wpływ, nad niektórymi mamy kontrolę, nad niektórymi, a właściwie nad większością nie mamy. I będziemy sobie opowiadali jakieś historyjki. Będziemy to interpretowali, bo nasz mózg tak działa, że jest interpretatorem. I teraz pytanie brzmi, jaką historyjkę my sobie opowiemy, bo nasza przyszłość dosłownie i nasze życie zależy od tego, jak my interpretujemy to, co się dzieje wokół nas. I są na przykład ludzie, którzy interpretują coś, reakcję fizjologiczną jako strach czy niepokój, a inni dokładnie tą samą reakcję interpretują jako formę ekscytacji i przygotowania do rywalizacji, bo ta reakcja fizjologicznie ekscytacji i stresu jest dokładnie, ale to dokładnie taka sama. Więc różnica w interpretacji, różnica w konsekwencjach interpretacji jest ogromna. Więc tak jak też znowu wracam do niego Robinsa, prawda? Czy coś się dzieje nam, czy coś się dzieje dla nas? Tam jest różnica tylko w jednym małym słówku. Natomiast wynik tej interpretacji jest totalnie i całkowicie inny. I wiesz, ja mogę postawić teraz taką bardzo seksowną i według mnie wcale nieryzykowną tezę. Pytanie, czy w ogóle w naszym życiu da się przegrać? Znaczy, bo tak, wiesz, spójrzmy, jak to wygląda. Rodzimy się, jesteśmy gatunkiem świadomym, mamy świadomość, samoświadomość. Mówiąc inaczej, wiemy, że umrzemy, wiemy, że wszystkie bliskie nam osoby wcześniej czy później umrą i tak dalej, i tak dalej. Czyli do pewnego stopnia ta gra jest ustawiona. Przewidywalna w jakiś tak, sposób. Tak, znaczy jakby do pewnego stopnia nie wiemy gdzie, nie wiemy jak, nie wiemy kiedy. Natomiast, ja bardzo boleśnie. Tak, no właśnie. Natomiast generalnie wiadomo, że wszystko skończymy w jednym miejscu. I teraz pytanie brzmi, co tak naprawdę znaczy przegrać, nie? Bo według mnie przegrać w życiu można poprzez to, że nie próbuje się osiągnąć tego, co jest akurat dla nas ważne. Zasada numer 2, nie pozwól rządzić swoim emocjom. Emocje nie są po to, by się ich słuchać. Emocje nie są złe ani dobre, emocje są sygnałem, natomiast zdecydowana większość, mniej więcej 95% ludzi zachowuje się w sposób emocjonalny, czyli poddaje się dyktaturze emocji i dlatego zachowuje się w sposób nieracjonalny. I już niemal 100 lat temu japoński psychiatra Morita opisał bardzo krótką metodę na to, jak można działać bez oczekiwania na motywację. Wychodzi ona między innymi, ta metoda, z założenia, że nie możesz do końca albo wcale zarządzać swoim stanem wewnętrznym i wcale nie ma potrzeby tego robić. Wychodzi ono również z założenia, że emocje nie są złe ani dobre, tylko po prostu są. I dlatego pierwszy punkt, pierwsze Z z 3 Z, które są w tej metodzie, brzmi: zaakceptuj to, co czujesz. Po prostu zaakceptuj to, co czujesz. Czy ci się chce, czy ci się nie chce, czy się boisz. Nie twórz kolejnych warstw interpretacji. Jeżeli na przykład obawiasz się czegoś, to nie jest problemem, że się obawiasz. Problemem jest to, że robisz problem z tego, że się obawiasz, potem robisz problem z powodu tego, że to jest problem, że się obawiasz, że zaczynasz nakładać kolejne warstwy. Czyli pierwsza rzecz to jest po prostu zaakceptuj to, co czujesz. Druga rzecz to jest znaj swoją intencję, znaj swój cel. Pytanie, które pomaga ci to określić, co ma być zrobione teraz, nie jutro, tylko teraz. I ostatni punkt, zrób co trzeba. Zasada numer 3, miej nastawienie na osiąganie. Lenistwo dla mnie jest inną formą tchórzostwa, powiem w ten sposób mocno. Dlatego, że ludzie, którzy się nie boją, idą do przodu. Są według mnie tylko dwa możliwe nastawienia. Jedno to jest nastawienie na osiąganie. I ja niekoniecznie mówię o osiąganiu czegoś tylko w kwestii finansowej. Chodzi mi o rozwój siebie w jakiś tam sposób, wybierając jakąś tam dziedzinę czy jakieś dziedziny. Tą dziedziną może być biznes, tą dziedziną może być sport, tą dziedziną może być bycie matką albo zajmowanie, pomaganie dzieciom w Afryce. To jest, wybór jest indywidualny. Natomiast, czyli jedno to jest nastawienie na osiągnięcie czegoś, a drugie to jest na unikanie tak zwanych niepowodzeń, czy na unikanie porażek. Są tylko dwie możliwości, albo chcesz się coś osiągnąć, albo będzie się czegoś unikało. Święcie w to wierzę. I teraz oczywiście powstaje pytanie,
czym jest na przykład życiowa porażka, czy czym jest życiowe nieporozumienie. Bo jeżeli teraz wyjdziemy z założenia dosyć prostego i myślę, że dosyć prawdziwego, że jesteśmy tu raz, jesteśmy tu na chwilę i może potem jesteśmy tu drugi raz, ale już nie w tym samym wydaniu, to porażką i niepowodzeniem życiowym największym jest po prostu poddać się, podkulić ogon i być tylko w tym trybie przeżycia i jakiejś tam egzystencji. To jest w tym momencie porażka. Natomiast to, że my porywamy się na coś większego i chcemy coś zrobić i dostajemy po łapach, albo nam nie wychodzi, jak to małe dziecko upadamy na tyłek, to nie jest porażka, to nie jest niepowodzenie, to jest po prostu proces nauki. Ja wiem, że to jest wszystko wyświechtane, co ja teraz mówię. Ja wiem, że to już było powtarzane wiele razy, ale tak naprawdę jest. Naprawdę jest w ten sposób, że przecież, żeby osiągnąć coś w życiu, żeby wyjść ponad jakąś przeciętność, to my z definicji, że tak powiem, umownie skazujemy siebie na pewnego rodzaju mniejsze prawdopodobieństwo, bo rzeczy, które są wielkie, czy wybitne, czy ambitne i tak dalej, są mniej prawdopodobne niż rzeczy, które są typowe i przeciętne. Zacząć żyć w kontraście. Zrozumieć, że to, co robimy, jest zależne od nas. I że możesz w każdej chwili i każdego dnia przypominać sobie o tym, że twoje życie jest dokładnie takie, jak je tolerujesz. Masz to, co tolerujesz. Przestać tolerować swoje wymówki, przestać ich słuchać i zacząć robić to, co jest do zrobienia. Przestać myśleć w kategorii marzeń, tylko zacząć myśleć w kategorii projektów. Pomyśleć o swoim życiu czy o sobie jako o projekcie. Usiąść na chwilę, zastanowić się nad tym, jakie są to, co ja nazywam andy, absolutnie niezbędne działania. Jakie działania trzeba podjąć codziennie. 5 zadań dziennie, tak? To jest między innymi to, co ja opisywałem w jednym z postów i na podcaście. O zasadzie małych zwycięstw. Jakie zadania codziennie mogę wykonać, a potem je wykonać. Przestać monitorować swoje myśli. Przestać monitorować swoje odczucia, w sensie nie koncentrować się na tym, co ja myślę, czy jak ja myślę. Nie koncentrować się na tym, co ja czuję, jak ja czuję, a zacząć koncentrować się na zachowaniu i na wynikach, które zachowania generują. Bo kiedy mówimy o rozwoju osobistym, to tak naprawdę na końcu tego rozwoju osobistego, każdy rozwój osobisty ma doprowadzić do zmiany naszego zachowania, bo to nasze zachowania tworzą wyniki. Więc wspólnym mianownikiem każdej metody zmiany jest to, że ten ktoś zmienia swoje zachowanie, bo zachowanie generuje wyniki. Więc zamiast tak bardzo koncentrować się na tym, jaki ja nie jestem, na przykład, że jestem za mało pewny siebie, trzeba zacząć koncentrować się na swoich zachowaniach. Trzeba po prostu zacząć koncentrować się na tym, na co mamy największy wpływ, bo my mamy wpływ na swoje zachowanie i zrozumieć, że zaakceptować fakt, że w tym momencie jest tak, jak jest, i zrobić to, co jest do zrobienia, zgodnie z tym projektem, który chce się zrealizować. Zasada numer 5. Zwiększ bufor między bodźcem a reakcją. Jeżeli chcemy wprowadzić jakąś zmianę, a to mamy jakiś automatyzm, tak? I teraz tak. Ten automatyzm powoduje, że w momencie, w którym jest jakiś bodziec, to reakcja jest szybka, jest automatyczna. Jeżeli chcemy wprowadzić jakąś zmianę, to musimy zwiększyć bufor pomiędzy bodźcem a reakcją. Czyli musimy wydłużyć ten bufor. I w tym momencie to polega po prostu na tym, że my musimy w miarę, na ile się da, świadomie zauważyć jak najszybciej ten moment, który powoduje jakąś reakcję, której nie chcemy, i dosłownie spowolnić chociażby na 2 czy 3 sekundy reakcję, po to do momentu, w którym wyrobimy sobie, zaczniemy wyrabiać reakcję, która będzie nowa i będziemy ten bufor mogli z powrotem zamykać po to, żeby reakcja znowu stała się automatyczna. Czyli między bodźcem i reakcją jest nasza wolność, wybór, władza, tam sobie wstawcie słowo, które wam najbardziej pasuje, to jest koncepcja Viktora Frankla. I teraz, żeby wprowadzić zmianę, my musimy ten automatyzm jakby usunąć przez to, że stworzymy trochę większą lukę czasową między innymi, między tym, co było naszą automatyczną reakcją. Wstawimy tam reakcję, która jest reakcją pożądaną i będziemy to ćwiczyć, a potem będziemy powoli, z powrotem zawężać ten odcinek pomiędzy bodźcem a reakcją, także nasz nowy nawyk stanie się automatyczny, ale to wymaga czasu i wymaga świadomego wysiłku i dlatego większość osób tego
nie zrobi. Zasada numer 6. Skup się na osiąganiu wyników. Nie ma czasu ani możliwości, żeby zajmować się w życiu dosłownie wszystkim. Dlatego jasne, jak najbardziej rezygnacja, szczególnie rezygnacja, jeżeli chodzi o naszą postawę, czy z pewnych kiepskich nawyków, czy kiepskich założeń, jest absolutnie kluczowa. Czyli my do pewnego stopnia, osoba, która na przykład uważa, że cudzysłów przegrywa w życiu, musi z wielu elementów zrezygnować z tego tak zwanego komfortu, jakkolwiek by to, musisz polubić, czucie się niekomfortowo i to dokładnie tak jest. Z pewnego rodzaju komfortu trzeba zrezygnować po to, żeby móc się przenieść w lepsze miejsce, dokładnie tak jak z chodzeniem na siłownię, to można w ogóle te warunki, w których się jest niekorzystne, można potraktować jako rodzaj, powiedzmy, duchowy czy emocjonalnej siłowni i rozrastamy się na siłowni między innymi przez to, że podnosimy coraz większe ciężary z coraz większą intensywnością. Dla większości ludzi mieć rację jest ważniejsze niż osiągnąć wynik. I to jest dokładnie to, o czym mówisz. Ja nie pamiętam, który z tych gości, chyba Bernie Ecclestone, ten, który rządził w Formule 1 przez te 40 lat. On powiedział kiedyś tekst w stylu, dobra, to wy miejcie rację, a ja będę miał pieniądze. Bo on rozumiał, że to nie polega na tym, żeby mieć rację, tylko to polega na tym, żeby osiągnąć wynik. I w momencie, w którym się jest w biznesie, no to jakby częścią biznesu jest zarabianie pieniędzy, bo tym to się różni od hobby, że się w biznesie zarabia pieniądze za to, co się robi. Więc To jest właśnie jeden z podstawowych elementów, dla którego ludzie się tak upierają, żeby udowodnić sobie i innym, że mają rację, a nie żeby osiągnąć wynik. Zasada numer 7. Przesuwaj się codziennie w kierunku zmiany. Według mnie dużo ważniejsze nie jest to, co się mierzy w sensie tej tak zwanej motywacji zewnętrznej, czyli pieniędzy i tak dalej. Wiesz, za każdym razem, kiedy rano wstajemy, to robimy samych siebie. To znaczy, każdy z nas jest jakąś osobą, każdy z nas ma już jakąś filozofię, chociaż często sobie nie zdaje z tego sprawy i pewnego rodzaju wartości. Więc tylko jeżeli spojrzymy przez tą prostą mapę, czy ja jestem nastawiony na osiągnięcie czegoś w życiu, czy jestem nastawiony na unikanie niepowodzeń, jeżeli tylko ten ktoś zdecyduje, że ja od dzisiaj chcę być osobą, która jest nastawiona na osiągnięcie czegoś i zamiast tego czegoś wpiszę sobie to, co jest dla tej osoby ważne i będzie robić siebie, czyli stawać się codziennie osobą, która przesuwa się w kierunku tego, jeżeli codziennie będzie zarządzać sobą, bo nie zawsze będzie łatwo i będą dni gorsze i będą wątpliwości, obawy i będzie ciężko, że myśli, moje myśli i moje słowa, i moje czyny zmierzają w kierunku tego, co chcę osiągnąć, niezależnie od tego, co to jest, to jest dużo ważniejsze. Czyli tak naprawdę stawanie się jest dużo ważniejsze niż dorabianie się. I w momencie, w którym ten ktoś stanie się osobą, która będzie bardziej skuteczna, w momencie, w którym ten ktoś stanie się osobą, która jest w stanie funkcjonować wtedy, kiedy wpadnie w wentylator i wtedy, kiedy robi się trudno i wtedy, kiedy niekoniecznie się chce i nie chce się wstać z łóżka, to jest dla mnie sukces. Prawda? Stawanie się. Czyli autentycznie to, kim się jest, znaczy kogo się robi w tym sensie, bo to jest proces, zwiększy znacznie szanse na osiągnięcie tego, co się chce osiągnąć, niezależnie od tego, czy to są jakieś sprawy, które dla kogoś są bardziej egzystencjalne, czy to są jakieś kwestie błyskotek. Zasada numer 8. Nie oczekuj na gwarancję. Jedno z najgorszych założeń, naprawdę najgorszych założeń, jeżeli chodzi o siebie samego i o innych, to jest założenie, że jesteśmy racjonalni i logiczni. I wszyscy kiwają głowami, ale potem na przykład, ale to dotyczy też, bo to dotyczy i innych, i siebie. Nie możesz spodziewać się, że jak postanowisz ruszyć z miejsca, to że będziesz 100% zawsze okej, nie będziesz. To, że ludzie są nieracjonalni, to że ja jestem nieracjonalny, powoduje, że jeżeli jestem 80 czy 85% czasu na dobrym torze, to jest okej. I więcej wymagać nie można. Nie można też wymagać od siebie bycia cały czas 100% na właściwym torze, bo nie jesteśmy w tym sensie maszynami zaprogramowanymi. Będziemy sobie o tym rozmawiali. Nie można jakby myślenie o tym, że jesteśmy racjonalni, że nie działają na nas i nie motywują nas emocje, to jest jedna z rzeczy, które absolutnie rozpieprzają ludzi, bo jeżeli będziesz się spodziewała, że ludzie będą zachowywać się wokół ciebie racjonalnie, z twojego punktu jeszcze widzenia, to nie ma bata. Nie ma takiej możliwości.
Drugie założenie to jest, że życie jest fair. Wiemy, że życie nie musi być fair. Raz jest, raz nie jest, różnie. Więc życie jest fair i to oczekiwanie na gwarancję. Większość ludzi, która jest na liście najbogatszych ludzi, na przykład, to są ludzie, którzy są dobrymi komunikatorami. Czy to jest kwestia marketingu, czy to jest kwestia budowania marki typu branding, czy to jest kwestia sprzedaży i tak dalej. Mówimy o tej komunikacji, więc na przykład wiadomo, że tutaj jest dźwignia. Wiadomo generalnie, że na przykład jest dużo łatwiej być dobrym czy bardzo dobrym w czymś, niż być wybitnym. Wiele osób uważa, żeby coś osiągnąć, potrzeba być wybitnym w jakiejś dziedzinie. Ale wiemy na przykład, że jeżeli się będzie dobrym czy bardzo dobrym w dwóch, trzech, czterech elementach, to wtedy zyskuje się to, co nazywa się unfair advantage, nie? Masz po prostu przewagę i na przykład w momencie, w którym ktoś, strzelam, prowadzi firmę, która na przykład zajmuje się praniem dywanów, prawda? Teraz tak. Z definicji bycie najlepszym facetem czy kobietą piorącą dywany w Polsce będzie trudne, pomijając drobny fakt, że też trudno jest to ocenić. Ale jeżeli ten ktoś jest po prostu dobrze wykonuje swoją pracę, ale jednocześnie ma umiejętności komunikacyjne, potrafi sprzedać to, zna się na marketingu, to wtedy zyskuje znacznie większą przewagę nad kimś, kto po prostu cały czas doskonali się w praniu dywanów. Więc ja sobie analizuję ludzi, którzy już coś osiągnęli i staram się znaleźć elementy wspólne. To, co tych ludzi łączy, a nie tylko poszczególne elementy, które mogą ich wyróżniać, bo na ogół są elementy wspólne. Zasada numer 10. Pokonaj strach za pomocą inwersji. Właśnie przed chwilą mówiliśmy, że tak naprawdę jest niewiele do stracenia. Mhm. Druga rzecz, którą ja lubię, to jest po prostu się naprawdę zebrać całą frustrację, jakkolwiek by to nie była, cudzysłów, niska motywacja, bo to jest wszystko, czy ona jest niska, czy wysoka, chodzi tylko, czy ona nadaje pęd, i po prostu zamienić w działanie. Czyli pomyśleć nad jakimś projektem, a potem zacząć go realizować pomimo tego, że się nie chce, pomimo tego, że nie czuję tego, co mogę, że nie wiem, nie znam i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie pomimo są powodem, dla którego warto i można to robić. Mhm. A jeżeli też, jeżeli chodzi o strach, to nawet nie chodzi o to, żeby strach usuwać, tylko strach można odwracać. Można się przestraszyć we właściwą drogę. Co się stanie, jeżeli ja stracę swoje życie? Ale teraz zdefiniujmy sobie, co znaczy sukces, czym jest sukces, a czym jest porażka. Mhm. Dlatego, że na przykład dla mnie porażką jest nie wykorzystać szansy bycia tutaj i nie zacząć czegoś robić. Nie musi się udać, ale wiesz, to jest takie, jest taka moja, jedna z moich ukochanych scen, Lot nad kukułczym gniazdem z Jackiem Nicholsonem, i tam jest taki moment, jak on wchodzi do takiej właściwie łazienki i próbuje uciec z tego domu wariatów, i ci wszyscy wariaci wkoło stoją, patrzą. Jest taki wielki, ciężki zlew, taka umywalka. On próbuje go wyrwać, żeby rzucić w okno, żeby wybić kratę i uciec. No i szarpie się i nawet nie drgnął ten zlew, nie? I ci wszyscy wkoło pacjenci patrzą i się śmieją. A on w końcu jakby odniósł, cudzysłów, porażkę, oni się śmieją, on patrzy, mówi, przynajmniej próbowałem, nie? Mm-hmm. I to tak naprawdę o to chodzi. Oni stali i się śmiali. On przynajmniej próbował. Więc postraszyć siebie we właściwą stronę. My w większości jesteśmy wychowani od samego początku w kulturze, która opiera się na poczuciu wstydu, który jest przeciwieństwem poczucia dumy. Więc my generalnie jesteśmy wychowywani generalnie na owce. Raczej jesteśmy wychowani na ludzi, którzy muszą podążać za innymi ludźmi. Więc trudno jest komuś coś sprzedawać, wywierać wpływ, do pewnego stopnia kogoś kontrolować. W momencie, w którym na poziomie flaków, nie intelektualnie, tylko na poziomie flaków, czujesz się z tym źle. A jak to zmieniać? A można to zmienić w prosty sposób. Usiądź sobie w domu, albo gdzieś, zamknąć oczy i zadać sobie proste pytanie. Jakie nowe, ekscytujące możliwości otworzą się przede mną, jeżeli na przykład będę świetnym sprzedawcą, jeżeli tu wstawiasz sobie coś? Bo problem polega na tym, że wiesz, najważniejsze w życiu są relacje, a najważniejsze relacje to są relacje z samym sobą, nie? I ludzie jakoś tak nie za bardzo nad tą relacją sam sobą pracują. I my mamy wewnętrzną komunikację. I ta komunikacja zaczyna się we flakach. Pierwszy element, kiedy twoja podświadomość do ciebie coś mówi, jest binarny, jest albo zielone światło, albo czerwone, i to jest odczucie we flakach. Albo jest skurcz, jest nie, albo jest rozluźnienie, jest tak. Idziesz do knajpy, otwierasz kartę, dań.
nie masz możliwości intelektualnie przeanalizowania tego wszystkiego. Skąd akurat wiesz, że masz ochotę na zupę, bo że nie masz? Flaki ci podpowiadam. Akurat w tym momencie no, niewygodne porównanie, bo jedzenie flaki. Chodzi mi o to, że nasza podświadomość to jest nasze ciało. Jeżeli nie widziałeś jeszcze odcinka o 13 lekcjach od polskich przedsiębiorców, to koniecznie kliknij w niego na dole. Znajdują tam się wypowiedzi m.in. Mirka Burnejko, Macieja Kawulskiego, Romana Kluski, Grzegorza Kusza, jeszcze wielu innych przedsiębiorców. Do zobaczenia po drugiej stronie. No i pamiętaj, że działanie jest najważniejsze.